Witam serdecznie, jest 19 kwietnia, jesteśmy w miejscowości Rochna, hotel nad Mrogą, powiatowa sesja Niepokonanych. Witam Was serdecznie, Andrzej Żuromski, współzałożyciel Ruchu Niepokonanych i założyciel akcji Stop Pomówieniom. Jest tu ze mną pan, który chciałbym przedstawić krótką sprawę. Zostaliśmy zaproszeni do sądu, żeby towarzyszyć w jego na razie niedoli. Mam nadzieję, że nasza obecność coś pomoże. Zachęcamy Was również, żebyście nas zapraszali, bo sami wiecie, jak sędziowie czy prokuratorzy zachowują się, jak media są na sali sądowej. Mam nadzieję, że nasza obecność pomaga. Pan zna najkrócej swoją sprawę i najlepiej może Pan ją krótko przedstawić tutaj naszym widzom. Nazywam się Darek Kowalczyk, prowadzę fermę drobiu. Zakupiłem pisklęta od wylęgarni. Jakość tych pisklęt była zła, kiepska. Pisałem reklamację, żeby po prostu po wydłużyć płatność do czasu zakończenia produkcji, cyklu produkcyjnego, żeby to było wiadomo, no jakość pisklęt była kiepska, więc jak one trwały negocjacje, tak? Jak one się jak one urosną. I w trakcie negocjacji dostałem pozew, nawet dwa, na jedną fakturę rozdzieloną równiutko, co się później okazało jeszcze, bo to były dwa nakazy, co się okazało później jeszcze na pierwszej rozprawie, że te nakazy były jeszcze rozdzielone między dwóch prawników. Czyli tutaj taki, no, jest to oczywiście zgodnie z prawem, aczkolwiek nagięte, no, mogli to podzielić na cztery i mogło być czterech prawników, byłoby jeszcze ciekawie. W trakcie negocjacji dostałem pozew, znaczy wezwanie do zapłaty, no, po którym uregulowałem część, bo rozmawiałem z panem prezesem, który powiedział, że jakie mam roszczenia o tą kwotę, żebym sobie zachował i będziemy się prostym sobie szarpać. Żeby widzowie wiedzieli, jak nie musi pan podawać kwoty, ale jaką procentową część pan tego, że tak powiem, zapłacił? Znaczy praktycznie może podać kwotę. To jest 48, zapłaciłem 40. 48 tysięcy miał pan do zapłaty, tak, mimo tych wadliwych piskon, zapłacił pan 40 tysięcy. 40 tysięcy, tak. No, o 8 tysięcy zostało. No tak jak mówię, tak jak pan prezes tej firmy powiedział, żebym zostawił kwotę, o którą się będziemy tak prostym sposobem szarpać. Ale nakazy były na całą kwotę, na pełną fakturę. Komornik wszedł na konto, zajął tą kwotę niedopłaconą, zajął koszta sądowe, swoje oczywiście koszta. Jakie te koszta narosły od tej kwoty? Zajęte jest 12 tysięcy. Od 8 tysięcy? Od 8 tysięcy, 12 tysięcy. Czy dodatkowo to jest 18,8? Nie. 8 tysięcy plus 4 tysiące, żeby było jasne. No i teraz mamy właśnie sprawę. Pierwszą sprawę mieliśmy, teraz będziemy mieli drugą. No akurat za 2 miesiące będzie. Byłaby wcześniej, tylko że na mój pełnomocnik po prostu kolidowało 4 sprawy, no i wiadomo, no moja była terminem wyznaczona najpóźniej, czyli pojechał na pierwszą i poprosił o odroczenie, nie uzyskał tego. Myśmy na sprawę nie pojechali, aczkolwiek no tutaj sąd się zrobił tak jak powinien, uchylił, znaczy przychylił się do prośby mojego pełnomocnika o to, żeby odroczyć rozprawę. Ja no, takie też takie podsumowanie na koniec, bo i tak będziemy na sprawie, wtedy coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Mam nadzieję, że sędzia nie każe nam wyjść i będziemy mogli nagrać tą sprawę, bo po prostu się zwróciliście do nas też z interwencją. A moje pytanie na koniec takie, żeby słuchacze też wiedzieli, czym najbardziej pan jest zbulwersowany w tej sprawie i czego jakby pan żądał, jakby pan chciał, żeby ona się zakończyła? Czym jest pan przerażony? Tutaj najbardziej jestem zdenerwowany tym, że po prostu rozmawiam, no wydawałoby się, z człowiekiem kompetentnym, no bo z prezesem firmy, poważnym, no bo jest to spółka akcyjna, a za plecami po prostu dostaję pozew sądu i wchodzi mi komornik na konto. No to zaraz, no, czy ten pan nie wie, co się dzieje w firmie, czy to jest... Moim zdaniem to jest takie moje prywatne zdanie, że spotkało się 3 kolesi w osobie 2 prawników i pana prezesa i jeden drugim napędza kasę.
No bo teraz jak mamy rozbity, moją wierzytelność mamy rozbite na dwa, czyli mamy dwa razy koszt. Dla dwóch mamy pensję, tak? Dla dwóch mecenasów. To jest takie moje prywatne zdanie. Okej. Dobra, dziękuję za spotkanie. Rozmowę nagrywaliśmy na luzie. Jesteśmy dzisiaj na zjeździe, że tak powiem, Niepokonanych 2012, obok Koluszek. Tych sesji jest coraz więcej. Akcja Stopą Winią też prywatnie jest, po prostu spotyka się z ludźmi. Cieszymy się, jest dzisiaj około 50-60 osób tak na oko, więc jest nas coraz więcej, rośniemy w siłę i mam nadzieję, że będziemy mogli poprzez nasze takie działania interwencyjne, nagraniowe, poprzez prawne, poprzez kancelarię Państwu po prostu pomagać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Proszę.